Dobra, święty Mikołaj, ujęcie pierwsze. Dziękuję, kochany święty Mikołaj. Jestem sam Grzegorz. Tak, książkę. Jan Józef Lipski, umysł niepodległy. PPS-owiec, urodziny miał tego samego dnia co ja, 25 maja. Jak przeczytałem te wszystkie książki, co dostałem teraz, to wam opowiem o tych książkach. Mam nadzieję, że będzie to jakoś przed grudniem przyszłego roku. Proszę, proszę. Marian Langiniewicz i Fraulein Pustowójtow. Alias Michał Smog. Wątek LGBT plus w postaci styczniowym też będzie poruszany. Dziękujemy bardzo serdecznie. Święty Mikołaj się samorazi. A dawaj. Joseph Conrad's Letters to Cunningham Graham. Cunningham Graham był pierwszym ever w ogóle socjalistycznym posłem ze Szkocji, a Joseph Conrad, no wiadomo, autor bardzo wielu, bardzo pożytnych książek. Jego ojciec oczywiście czerwony, komisarz w powstaniu styczniowym. Opowiem wam o tej literaturze, jak przeczytam. A tutaj twoje ulubione jedzenie na okładce? Proszę bardzo. Tutaj niespodzianka. Nie mogę doczekać. Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła. Proszę państwa, to jest w ogóle zbiór wspomnień z powstania styczniowego. I o ile do... proszę bardzo. Piękna dedykacja. Bywaj chłopcze zdrowe, nie chodź na wojnę. Wszystkiego najcudowniejszego z okazji Bożego Narodzenia kochanemu Grzesiowi Aneta. I tutaj, proszę państwa, o ile mnie pamięć nie myli, jest chyba po raz pierwszy wydane w języku polskim wspomnienia wielkiego Wasyla Aleksandrowicza Potto, który był Rosjaninem w Dragonach tłumiącym powstanie styczniowe. I to chyba, o ile ja dobrze wiem, to po raz pierwszy w języku polskim jest z drugiej strony. Kochani, przeczytam, to wam opowiem. Ciąg dalszy nastąpi. Ma.